Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pogramy sobie PvP na serwerze Tamcraft, tak. Zresztą chciałam już bardzo dawno z tego serwera nagrać, a szczególnie PvP. Ponieważ no PvP jest super, ale jest tam coś takiego, że za full enchant jest ban i za jego smoka, tak. Ja już pisałam do administratora, że po prostu oni mają ciągle full enchant. No i po prostu, bo oni mają i musimy to nagrać, muszę to nagrać i im pokazać. Ponieważ oni nie wierzą nic, nic po prostu. Może mi się uda teraz coś zdziałać. Więc, no i módl mi się. Dobra. To ja najpierw do swojego, bo jesteśmy na serwerze Creative. Tak, Creative. Czyli jesteśmy na kreatywnym. Czyli że możemy to budować z Creative'a. Tak, serwer będzie w opisie. No i będzie. Możecie sobie wchodzić spokojnie, a tam jest wejście. I pozdrawiam wszystkich adminów, którzy hit mody i chat mody i head adminów, ci co teraz są oczywiście. Pozdrawiam ich, mam nadzieję, że sobie obejrzą na forum, to bo ja to na forum wysyłam. Mam nadzieję, że sobie obejrzą, więc czekaj. No to jest skrzynka, ponieważ co się boję? No wyleciałam ze świata tutaj. To było złe. Tydzień grałam na tym serwerze. Ale wiecie co, ja z tym mieczem nie będę grała, bo zobaczcie. Za dużo jest full enchant. Więc nie, te zostają. Zrobimy sobie mniejsze. Takie inne mieczyki. No takie już gorsze trochę, ale no cóż. Ja nie będę oczywiście robić tak, żebym jeszcze do więzienia wtrącili. Przecież nie chcę. Ja już byłam w więzieniu tutaj raz. Więc dziękuję. To było za full enchant, bo na początku nie wiedziałam, że jest coś takiego. Nie czytałam tabliczek w ogóle. Wtedy pytałam się Mina, bo mi dał bana, bo napisał mi za co. Nie, wtedy szokowałam. A już od tej pory wiem. No i wiecie. Ja nie biorę żadnych miksturek, bo po co? Wezmę sobie nie za dużo tego enchantingu. Wezmę sobie to. Wezmę sobie to. To. To chyba nie jest dużo. Mam nadzieję. Ale to i tak na jednego hita nie zabija, więc mam szczęście. Dobrze, nie wiem czy wszystkie wejdą. Jakbyście mówili, to tak ten miecz, nie mam dwóch mieczy, bo widzicie, że znika tam. Tylko wymieniam. To jest taki bug. Proszę administratorów, żeby też go naprawili, ponieważ on jest nie do zniesienia. No i przepraszam za to, że to mówię, no ale no cóż. Ja innym oczywiście nie zawracam głowy. Nie wiem, co. Dobra, to idziemy na warp. Dobra. Na czwipi. Nie będę nic się kryła. Nigdzie. Widzicie, zakaz latania, full enchant, jaka smoka, bam. Zakaz petów. Tak, ja nie jestem VIP-em, nie mam Elietę Mamber, więc nie mogę latać, ale nie mogę mieć petów, no to wiecie, mam szczęście.
La. Co z nimi podpadasz coś z tym patykiem, wiesz? Więc tam... Dobra, słuchaj, nie będzie. Dobra, niech nie będzie, będę z nim miała sojusz. Ale jak zobaczy, że ona zabija po jednym tym hicie, to wtedy ja ją naprawdę coś zrobię. Już po prostu... A już tu mnie to wyślę na forum administratorom i oni sami się przekonają. Właśnie mam jakiegoś koksa w tej skrzyni. Kurde. Nie mam koksu. Żal. Dobra, lecę na działkę szybko. Tam mam tylko ten... Dobra. Mi się Minecraft zacina, jak zawsze. Dostał on. Kurde, nie wiem. A nie, najwyżej administratorom pokażę w ogóle, kto tutaj ma full enchant, więc bym zadowolony. Dużo osób nie nagrywa z PvP na tym serwerze. Kreatywa. Nie wiem czemu po prostu z tego z PvP. Ja na przykład nie będę nagrywać z tego zbudowania na działce, bo po co? Albo czasem nagram. Będę nagrywała z 4 może jeszcze. Ponieważ zawsze mogę zdobyć rangę jakąś, youtuber. Oczywiście jak będę miała dużo łapek w górę z tego serwera. Będę się wtedy cieszyć. A na razie no to widzicie, no to nic. No. To musimy grać. Jak na 4 fun mam VIP-a, więc będzie nam się lepiej grało. To my też będziemy na PvP. No i będziemy tam po prostu grać. Tak, a o tej randze YouTuber. Jest taka ranga właśnie. Ona nic nie daje, ona jest po prostu tylko taka, że jesteś sławny na YouTubie. Że tą rangę już się dostaje o 200 widzów. Czyli jak 200 osób wbije na przykład no, na to albo 200 łapek, nie wiem jeszcze. Jakoś tak. No i wtedy dostaje się właśnie tą rangę YouTuber. I że się ma przed swoim nickiem. To jest super. Ja już mam ze Skywars odcinki, ale no, znaczy z tego serwera Skywars. No ale oczywiście, no... kto powiedzieć? No ale oczywiście... Potem tymi filmami nie miałam po prostu IP serwera, no i przez to w ogóle nie zaliczało mi na YouTube tych, no, tych łapek, które może jeszcze dodam jeszcze może IP, nie wiem jeszcze. Na razie ja nie mogę na YouTube'a wchodzić, więc nie wiem kiedy ten odcinek wstawię. Zresztą ten, a administratorom teraz wyślę tam. No. Kurde, co za kupki jedna. Byście mogli tu zrobić zamek z niewidzialności też. Byście nie używali. I za perły, bo oni tu perły używają. Widziałam to nawet. Kurde, tati, to spać. Naprawdę to jest żal. Dobra, idę. Ja lecę. Nie będę tam ciągle stała chyba, nie? Nagadałam się zresztą. Kurde, będziemy czekać na nich.
Ja administratorom dzisiaj udowodnię, że na jednego kita zabijają, może nie wszyscy, no ale niektórzy. Jest VIP-a, czekajcie, tu trzeba znaleźć. No VIP-a na jakiegoś jak z mieczem. Kurde, no chodźcie tu do mnie, że... Dobra, już nie wrócę. Kurde, jaki kupek. Co chwilę. No co? I to, i w tym udowadniam, że oni na jednego hita zabijają. Jeszcze powiem kto zaraz. Zaraz wam powiem, kto mnie zabił nawet. Kurde. Nie ma. Kto mnie zabił? Ten Kuba, przepraszam, Kuba mnie zabił, co za... No i co w tym właśnie udowadniam, że oni zabijają jednym hitem. Nie wiem, czy administratorom tyle wystarczy. Ja proszę, żeby więcej administratorów pilnowało PvP, ponieważ powinni pilnować więcej niż mi się wydaje ludzi. Znaczy, no... osób, które grają na PvP. No i po prostu tyle. To jest nie do, po prostu to jest najgorsze, że oni tak zabijają. Mam nadzieję, że tyle wam wystarczy. Pokazałam wam dzisiaj PvP, co się na nim dzieje. Więc jak chcecie też tutaj pograć, być zabijani ciągle, to zapraszam bardzo serdecznie. No a tak na marginesie, nie wiem kiedy kolejny odcinek Skyward będzie. Więc hejka. Hejka, hejka, hejka. I tu powiem coś do administratorów. Ja nie będę składać żadnego, znaczy ja nie będę nonstop PvP porządku zamiast wy, ponieważ ja tu chyba nie jestem żadnym administratorem, prawda? No. A teraz widzicie, żadnego administratora nie było tam i dlatego. No. To ja dziękuję, ja już kończę. Administratorowie, proszę, żeby o zmiany wasze i...